Cześć wszystkim, z tej strony Kul, witam was w 6 odcinku z serii Nox. A dzisiaj będziemy robić drugie piętro. Miałem iść na górę, wrócić się po zwój Skorpiona, który okazało się ostatnio, że miałem go cały czas w ekwipunku. Poleciałem trochę na marne, ale... Znaczy może nie do końca, kupiłem sobie zwój, czy księgę czaru Belsie Utrucie. Fajnie to wygląda, jak ten czar tak nam się dodaje do paska. No i mamy wreszcie trucie. Tak, mówi właśnie ten Jacek. Rai. Izo. Du. Nie jestem w stanie tego wymówić. Jak powiem duła, to jest źle. Durua też będzie źle. Co? Nie no, mówię tak się... No... Fajnie ten motyw jest z tymi właśnie znakami, które się pojawiają do danego czaru, czyli widać, że nasza postać wykonuje jakąś inkantację tych czarów. I tam nam jedna wróżka gdzieś wsiąkła. Aha, i tu będą te skorpiony. Chyba, że tu coś jeszcze będzie. Tu był troll, tam jest coś. Tu jest złoto. Tam będzie ten skorpion. Kaizo. Dobra, mamy skorpiona. Naprawdę potężna jednostka. A druga rzecz jest taka, że za każdym uderzeniem zatruwa. O, ulepszenie sobie go leczenia. Super. Ajajajajaj, cięcie, mam telefon. Dobra, sorki, ale już jestem. A, dobra, kontynuujemy naszą przygodę w jaskiniach. To teraz będzie drugi skorpion na suwę. Tylko wilk w zasadzie już może nam tutaj zginąć spokojnie, no to jest taki... Nie będzie specjalnie przydatny. A skorpiony fajnie będzie wziąć do następnego rozdziału. No dobra, i to jest fajny motyw, bo jeśli nie mamy zwoju skorpiona, to możemy te dwa skorpiony zabić sobie zwyczajnie, wysadzając tutaj wszystkie beczki. Ale ja tak nie zrobię. Chociaż mógłbym to wysadzić teraz. Wtedy nam się zwyczajnie... Bo one się pojawią dopiero jak weźmiemy górników. Zrobię tu na razie guard, strzelę w to w pizu. Fajnie to się pali. O kurde, to tu były te skorpiony, ale cztery? Ej, to napiszcie się między sobą. Macie wojnę Pokemonów. Jakiś Pokemon Skorpion, nie wiem, może ktoś się orientuje. Czy jest taki? Dawaj, 2 na 2. I taka muzyka. O, wrzucę tą muzykę z Pokemonów teraz. Go, Skorpion! O kurde! Przegrały. No widzicie. Dupne te Pokemony, dobra. Hejo. Dzięki, że znalazłaś mnie, ale proszę, pomóż mi wrócić do podnośnika. Dudley.
Dobra, Dudley. A możecie mi stąd wyjść, jak chcę tą, ten mieszek złota. Ciach. Ja może wyleczmy nasze skorpiony. Nie was, kretyni, kuźwa. Dobra, wyleczyło ich, teraz wracamy. Ja tu raczej nie zginę, tu tego się nie boję, tu bardziej się boję właśnie o moje skorpiony, które swoją drogą mają tylko 50 punktów życia, z tego co pamiętam. W zasadzie chyba tyle co wilk. Albo 50, albo 80, już nie pamiętam. Mówię, dawno w to grałem, kiedyś na pamięć znałem wszystkie te wartości. O, kolejny skorpion. Jezu, on będzie teraz tak marudzić całą drogę. Zobaczycie zresztą. Czy usłyszycie? Będzie się wydzierał całą drogę. Ale biją cię, wiem. Wielkie katusze przechodzisz. Pomocy! Pomocy! Zamknij mordę. Pomocy! Pomocy! A, dobra. Nieważne, chodźmy na górę. Proszę, jeden. Znaczy, nie górnik, tylko skorpion. I pierwszy górnik. Jestem w bezpieczeństwie. Tutaj. Drugi górnik. No i dziękuję. To było tak bliskie. Jeszcze krzycz, że cię biją. No. Masz. Oszczędzę ci tych buli. Buli bulów. Buli, dobra. No i tyle. Uratowaliśmy górników. Księga zaklęć, czytam dziennik. Podpowiedź, zaklęcia to nieskończone. Po prostu niebiesko. Aha, to jest podpowiedź. No dobra, uratowaliśmy górników. Wracamy i kończymy tym samym rozdział. Którym jest rozdział trzeci. Musimy też skombinować sobie więcej kurczanów ognistych. Przydadzą nam się w następnym rozdziale, zobaczycie dlaczego. No i tu już chyba będzie wszystko, tu już żadnych przeciwników nie będzie. Jesteś prawdziwym bohaterem. Dziękuję ci uprzejmie. Podczas gdy byłeś w kopalni, przechodził kapitan, który szukał ciebie. On powiedział, że będzie czekał na ciebie na skrzyżowaniu, które znajduje się na wschód. Zanim pójdziesz, proszę cię, weź to złoto jako nagrodę. No, 500 złotych, spoko. Spoko, lubię, popieram. Nie ma sobie równych. No. I to będzie tyle. W ogóle, zanim jeszcze pójdziemy pogadać z kapitanem. O, chodźcie tu, chodźcie. O, proszę, oto moje nowe nabytki jako czarodziej. Pójdę, zajmę się jeszcze tamtymi wilkami, które miałem sobie zostawić, bo myślałem, że wrócę tutaj ze zwojem wilka, oczaruję, będę mieć fajne stworki. Nie, chyba ich jednak zabiję. Znaczy na pewno, bo w ogóle trzeba expa zdobyć. A szkoda, żeby się marnował. Tylko, że nie ma tutaj respawna stworków. A, 27 damage zadaje łuk, no nieźle. I skrzynka złoto, tu jeszcze jeden był. O, widzicie, taki czarownik z łukiem. Fajny bajer.
A nie, no to wilk ma 40 życia w takim razie, nie 50. Skorpion ma 50. No dobra, to trzeba będzie na pewno zainwestować w lepszy ekwipunek. Tu w ogóle mamy chyba na mocny kij, a my też chyba z mocnym chodzimy, nie? No dobra. Sprzedamy jeszcze jakiś tam badziewia. Szulę jedną, drugą. Drugi łuk. Strzały zostawimy, strzały zawsze są przydatne. Nieważne jakiego typu, czy trujące, czy nie trujące. Na pewno kurczę żaru nam się przyda, więc kupię sobie od razu dwa. Łuk szybkiego strzału i łuk gotowości. Czym one się różnią, to nie wiem. Kołczan osy. Kupimy sobie kołczan osy i kupimy sobie łuk szybkiego strzału. O. Sprzedamy ten stary. 400 złota jeszcze. No to w ogóle mocne kije będą lepsze. Będzie jakieś mocne kije ogłuszenia, czy czegoś tam innego i tam się będziemy mogli bawić. Witam! 400 złota, kurde, no w zasadzie zostawiłbym sobie na jakieś księgi czarów, bo wiem, że coś na pewno w czwartym, piątym rozdziale się trafi. Zapoznaliśmy się z tobą, kup ewentualnie mocne buty mogę kupić, chociaż w przyszłym rozdziale będę mógł jeszcze kupić na pewno od handlarza strzały, więc sobie to na razie zostawię. I tak. No to tyle. To lecimy. Ciach. Wspaniale, popracowałeś w kopalniach. Popracowałem w kopalniach. Źródło many jest ponownie otwarte. Myślę, że dziś w nocy magowie Galady będą miały kupę pracy. Magowie będą miały jednak kupę pracy. O ile znam Hekubę, mogę powiedzieć, że słuchy o jej eksperymentach z czarnymi naukami są prawdziwe. Czarne nauki. Dlatego musimy dostać się na pole męskości, żeby dowiedzieć się na pewno, czy Hekuba obcuje się z martwymi przy pomocy czarnej magii swoich przodków. Dobra, to wychodzi na to. Chwila. Poczekaj chwilę. Najpierw to zinterpretuję. Czyli tak, popracowaliśmy w kopalniach. To raz. Czyli tam wiadomo, według niego pewnie, no... Nawet wiecie, jak był na pracę w kopalniach, kto jest ze Śląska, ten wie. No, znaczy ja nie jestem ze Śląska, więc nie wiem, ale to swoją drogą. Dziś magowie będą miały tak, magowie Galawy będą miały kupę pracy, no to nie wie, że to są chyba... No magowie są mężczyźni, nie kobiety. To nie wiem, chyba nie wie, nie grał nigdy magiem, więc nie wie. No i Hekuba jakieś studiuje czarne nauki. Nie wiem, jakiś podtekst rasistowski chyba, albo zgłębia, nie wiem, może jakieś zgłębia tradycje ludzi z Afryki. No i musimy się dostać na pole męstwa, nie pole męskości, tylko pola męstwa, bo tak to się zwie w tej grze, ale on nie umie mówić. No i musimy się dowiedzieć, czy Hekuba zabawia się z nieumarłymi, nie? No, obcuje się. Hekuba obcuje się z martwymi. Kurwa, jak to brzmi. Beka. Zbierz wszystko, czego będziesz potrzebował i wracaj, gdy będziesz gotów. W zasadzie już jestem gotów, więc... Chodźmy. Kilka wieków temu armie z południa i północy zwolniły te ziemie i wyznaczyły los Noxu. Wielu wojowników opuściło te ziemie, a ci, którzy zostali, spoczywają tutaj na polu męstwa. Na tym wzgórzu walczył Yendor, prawdziwy przywódca i bohater, pan dobrego i złego. On podarował życie małemu dziecku, dziewczynce na imię Hekuba. Ona była jedyna, kto przeżył z tego przeklętego wojska, które na nas napadło. Kilka lat później dziewczynka znikła i teraz zjawiła się na czele olbrzymiego wojska martwych. Hekuba musi zostać zatrzymana. Tak, zatrzymajmy ją i wlepmy jej mandat. Wejście do grobu znajduje się w budynku na końcu tej drogi. Sprawdź, czy była tutaj Hekuba, kto wie. I uważaj, wiele skrypt mają pułapki przeciw złodziejom. Złodziejem to nie będę. O, tu się w ogóle dochodzi na mój ulubiony nowy motyw, którego wam się nie pokażę. A co mi tam? Co to jest, to zobaczycie sobie w przyszłym odcinku.
poczucie, że będziemy wspaniałymi przyjaciółmi. Ale jednak mi nie starczy hajsu. Jeżeli zostaniesz moim najlepszym. No wiecie, dobrze, że kupiłem ten łuk szybkich kostrzałów w poprzednim rozdziale, bo tutaj już kosztuje o 300 sztuk złota więcej. Kupiłbym więcej tych kołczanów żarów, szczerze. Bo 40 strzał to nie jest jakoś specjalnie dużo. No ale raczej 150 zł tutaj niczego nie osiągnę. A chyba, że ten kołczan bym sprzedał. No w zasadzie mi się tu się bardziej przydał kołczan ognisty, ewentualnie zwykły, więc... No cholery mi. Kołczan osy, no nic, dobra. A, no to będzie tyle na ten odcinek. Wejście do krypty. Do takich krypt, tak, to jest wielopoziomowa krypta, czyli powiedziałbym całkiem długi rozdział. Chyba nawet ciut dłuższy od tego. Ale to już pokażę wam to w kolejnym odcinku, tak więc dzięki, na razie, trzymajcie się i pa pa!